Rozpoczynamy wyprawę po whisky całego świata. I już mi się podoba. Żeby osiągnąć charakterystyczny smak każdej whisky, gorzelnicy przygotują zacier z regionalnych zbóż. Gdy sfermentuje, poddadzą go dwukrotnej destylacji i przyspieszonemu leżakowaniu, które nada alkoholowi odpowiedni smak. Lorna pochodzi ze szkockiej rodziny i pracuje w legalnej gorzelni. Oto dzień z mojego życia. Nazywam się Lorna Berkeley Conrad i pracuję jako główny gorzelnik w Nashville w Tennessee. Destylacją zajmuję się od 5 lat. Dorastałam na południu, ale moja mama pochodzi ze Szkocji, więc mam to we krwi. Dzielimy frakcje, oceniając smak i zapach. Robiłem już kilka rodzajów whisky, jednosłodowe, żytnie lub szkockie, których jest w Szkocji wiele rodzajów. Przyjechałam tu dać mojej rodzinie powód do dumy. Chris pochodzi z Hawajów. Mieszka w Nowym Jorku i jest profesorem uniwersyteckim, cukiernikiem i współwłaścicielem gorzelni. Jestem Chris Uehara i mieszkam w Skaneateles w stanie Nowy Jork. Destyluję od 6 lat i mam swoją gorzelnię. To mój pokój zabaw. Jestem cukiernikiem i wiele rodzajów whisky robię na smak i węch. Nabieram trochę w dłonie i pocieram. Wciąż ma dużo alkoholu. Dowiedziałem się, że moja babcia pędziła ananasowy bimber. Była imigrantką z Okinawy, pracownicą kontraktową i ledwo wiązała koniec z końcem, więc pędziła bimber. Chcę wygrać, żeby uczcić jej pamięć. Marzę też o emeryturze, żeby całkowicie oddać się gorzelnictwu.